Cześć, witam. Tradycyjnie, kolejne wejście techniczne moich dziwnych filmów, które są tak naprawdę o niczym. Właściwie testuję tutaj tylko obrazowanie, jak to wygląda. Jakoś tak mam taki zamiar, żeby to mi wszystko grało. Może przyszłościowo będę nagrywał jakieś filmy, ale główny cel to jest taka nauka, że tak powiem, podstaw filmowania i robię to na, że tak powiem, własnym przykładzie. Ale coś trzeba by powiedzieć. Może dzisiaj przetestujemy tablet Lenovo, gdyż, że tak powiem, posiadam taki tablet, właściwie nie ja, mój syn. I może coś, parę słów o nim powiemy. Jest to model Tab 2 A50. Jeszcze raz. Tab 2 A8 F50. Właściwie 50. Kolor blue, czyli taki niby niebieski. Nie do końca jest niebieski. 8 cali. Bardzo fajne wykonanie. Spasowanie dobre. Materiał jest sympatyczny. No, paluchy zostają. Znaczek Dolby, cokolwiek to oznacza, czyli tam niby ma, powiedzmy, lepszy dźwięk. I ma lepszy dźwięk. Z tego względu, choćby dlatego, że ma dwa głośniczki, już tam nie wnikam w jakość tych głośników, ale ma dwa, czyli jest pełne stereo, jest właśnie ten system Dolby do tam korekcji jakichś parametrów. Ogólnie ekran IPS. Przyzwoicie to wygląda. Jakoś tam może demonem szybkości nie jest, nie wiem, nie znam się za bardzo aż na tym, ale jak dla mnie jest ok. No to powiedzmy, że to będzie taka recenzja nie wiem, człowieka, który powiedzmy nie zna się, ale wypowie się na tym, jak to pracuje. Pracuje całkiem nieźle. Internet działa szybko. To jest wersja bez LTE. Nie jest mi ona do niczego potrzebna. Mamy internet tutaj w domu. Otworzymy tą klapeczkę. Tak. Pomimo tego, że to jest wersja bez LTE, jest tutaj slot na kartę SIM i na kartę SD. Tak. Nie wiem, dlaczego tak jest. No, czyli może teoretycznie można go przerobić na LTE, no w sensie na modem. Nie wiem, czy jest taka możliwość. Pewnie nie. Ale, że tak powiem, jest wejście na SIM. Nie LTE, na modem. Czy tu jest modem LTE w wyższej wersji, nie wiem. No i co? Jeżeli chodzi o gry, to gry działają, tyle wiem. I działają w miarę przyzwoicie. Działa GPS, też przyzwoicie. Na pewno tablet nie ma czujnika magnetycznego, a chciałbym, żeby miał, bo na przykład mógłbym tutaj zainstalować aplikację Kompas. Chociaż mam zwykły kompas, no ale no, mam taki, widzi mi się. No i co jeszcze można powiedzieć? A, aparat fotograficzny. Tutaj może coś powiemy więcej. No szału nie robi, powiem wam szczerze, no ale no słuchajcie, to jest tablet. Taki tablet kosztuje gdzieś tam ponad 500 zł. Myślę, że w jakichś dobrych warunkach można wykonać dobre zdjęcie i ono jest tam ok. Co tu jeszcze jest takiego istotnego? Pewnie jest to ważne. Jest tutaj Android 5.0. Czyli no, w miarę nowy system, jakiś tam już powiedzmy nowocześniejszy. I dlatego
fajnie to ładnie wygląda. Aplikacje, które są zainstalowane, też ok, w porządku, wszystko. Czyli jak najbardziej polecam ten tablet. Ale szczerze mówiąc, on jest tutaj całkiem nowy. No to tak naprawdę okaże się po jakimś czasie, jak on będzie wyglądał, bo poprzedni tablet firmy Lark, nic z niego nie zostało, niestety. Dlatego właśnie jest Lenovo. No Lenovo to już jakaś tam firma jest, jakby nie było. Co mi się nie podoba w tym tablecie? Nie podoba mi się tak naprawdę jedna rzecz, która mnie troszeczkę irytuje, że on nie ma żadnych przycisków tutaj i często jak się jest w jakiejś tam aplikacji czy jakiejś grze, no to tak trzeba szukać zawsze jakiegoś tam wyjścia i żeby się te przyciski pojawiły. I tego mi brakuje, naprawdę wolałbym, żeby był chociaż jeden przycisk taki do menu głównego, wystarczyłby. I to dla mnie jest minus, no to taki użytkowy, no ale może to nie każdemu to przeszkadza. I jest jeszcze przednia kamerka, o, tylko tak dodam na koniec teściku. Aha! Pudełko wygląda tak. Fajne, ekologiczne. Farba może mniej ekologiczna. Ładowarka, spoko. Ładowarka, tu gdzieś czytałem, daje prąd 1,5 ampera, amperogodziny, czyli, no ampera, przepraszam, 1,5 ampera można wyciągnąć z ładowarki, ale nawet widać, że kabel jest troszeczkę grubszy. No, tu jest dosyć duża bateria, czyli ładowarka też musi być wydajna, no czyli jak gdyby tutaj to jest wszystko w porządku, bo na przykład wcześniejsza ładowarka z tego Larka czy Clarka to w ogóle masakra. Nie okej. Okay. I tutaj nawet zauważyłem, że ten tablet nie mierzyłem tego, ale wytrzymuje sporo. Wytrzymuje sporo, czyli może dlatego, że jest nowy, nie wiem. Ale naprawdę okej, okay, okej. Okay. Czyli to taka bardzo fajna propozycja budżetowa. Trochę lepsza niż jakieś tam chińskie zamienniki, ale nie jakiś tam top, czyli średnie, można powiedzieć. Dla mnie okej. Okay. Dziękuję.